Cześć i czołem. Bardzo serdecznie witam na kanale u Anecznika. Dzisiaj będzie wyjątkowy filmik, druga wymianka na moim kanale z moją i waszą też YouTube'ową koleżanką Miss Potocki, Justyną. Zrobiłyśmy sobie taką małą wymiankę. Ja niestety miałam mało próbek, wiecie, tych takich, jak to się nazywają? No takie fiolki, do których się wlewa perfumy, żeby przetestować. Już Wam je pokażę. Tutaj są te, które przysłała mi Justyna, ale to już zostawimy na chwilkę, za chwilkę. A teraz pokażę Wam inne rzeczy, które Justyna mi przysłała. Zacznę od takiej pięknej świeczuszki, sojowa świeca, namieszane świece. O, to może można gdzieś kupić w internecie. Powiedziała mi Justyna, że te świeczki robi jej koleżanka, ale może ma swój sklepik internetowy, kto wie. I mam tutaj bardzo ładną, bo już wąchałam, świecę o nazwie Magnolia, czyli logicznie dedukując, magnolia, ale kwiatowa, ale jednocześnie słodziutka. Pamiętacie, macie w głowie kwiaty kwitnącej magnolii. Piękne, dorodne, soczyste, królewskie wręcz. Następnie, oto jeszcze na te próbki nie patrzyłam. Próbki. Facebook. O, 99% natury. Kremy do twarzy i balsam do ciała. Takie próbeczki. Bardzo chętnie wykorzystam i spróbuję, bo jest wiele polskich marek, których nie znam. Tutaj wszystko pięknie owinięte w folię bąbelkową. Tutaj mamy takie dwie... ile tutaj? 10 ml perfumy Avon z tej serii artystycznej. Amber Ardenne, a tych z kolei nie znam. Patchouli Indulgence. Indulgence. Dobrze, wypróbujemy patchoule. Interesujące. To ja może te sobie tutaj na dłoni. Na początku takie ostro-męskie wręcz. No dobrze, to damy czas, za jakiś czas wrócimy. A ten Amber Ardent to też takie właśnie, no wiecie, troszkę bardziej oryginalne. Avon tutaj współpracę nawiązał z różnymi nosami znanymi. Dobrze. I jeszcze takie dwa zapachy, które też z tej serii Jenny Glow. Miałam tam chyba taki, który się nazywa numer i znak zapytania. I on podobno miał pachnieć jak Jador, ale nie, to chyba nie ten. On miał chyba pachnieć jak Chanel numer 5. Dobra, w tej chwili nie wiem, nie pamiętam, zostawiłam w Italii. Tysiąc ileś kilometrów. Dobra, te z kolei to jest granat. Pomegranate, nie wiem jak to się wymawia. Ja powiem Wam coś takiego, że wyczułam w nich takie dalsze podobieństwo, jakiś taki wspólny akcent z perłami Lalique. Nie wiem dlaczego, Miss Potocki czegoś takiego nie wyczuwa. A ja tutaj czuję taką jakąś tą ostrą nutkę. Ktoś mi napisał, że to jest ta zimna frakcja patchouli. Coś takiego ostrego a la perły wyczuwam w nich. Ale bardzo ładne. Też dałam do powąchania mojej mamie. Bardzo też jej się spodobały. Ona widać lubi taki inny, takie inne troszkę te perfumy. Nie wiecie, nie te słodziaki takie rozpowszechnione. I tutaj mam jeszcze zapach polskiej marki BS, no chyba, że polskiej, no tak, no polskiej, woda perfumowana, napisane jak byk, ale jak one się nazywają? O, Idealist, przeczytałam, to wiem i zobaczymy.
Te już tutaj wypróbowałam wczoraj, jak tylko płaczuszka przyszła. Tutaj czuję jakieś owocki, kwiatowe owocki. Takie, wiecie, bardzo fajne na lato. Na odświeżenie, dziewczęcy, świeży, niezobowiązujący. Ciekawostka do wypróbowania, bo nie znam tych perfum tej marki. Ok, to teraz przechodzimy. Dostałam tutaj ściągę i jest też piękny liścik od Justyny, którego ja nie napisałam i teraz mi głupio. No ale dobra. Wiecie co? Mam tutaj piękną listę, jakie perfumy będą, pod jakim numerem, bo każda próbka została pięknie i precyzyjnie. Precyzyjna kobitka Justyna. No zobaczcie, jaka akcja. Numer i mamy, i wiemy później, jaki to zapach. Wyższa szkoła jazdy, proszę. No, ale ja chciałabym zacząć to opowiadanko od i wypróbowanko od, przyznam się, perfum, których już wczoraj wieczorem spróbowałam. I naprawdę to są te perfumy, które Justyna stworzyła w Krakowie, w tym laboratorium Mo61. Miss Potocki się nazywają, tak jak kanał Justyny. I ona opowiadała na filmie, w którym opowiadała o tych właśnie perfumach i ze szczegółową precyzją opowiadała o nutach, z jakich one zostały stworzone. No to właśnie powiedziała, że chciała, żeby te perfumy przypominały jej zapach zagranicznych płynów, proszków do prania. Zagranicznego prania, coś takiego, taka świeżość, jaką czujemy, ja przynajmniej na przykład pamiętam z lat 80., kiedy to byłam dzieckiem jeszcze, tak, i czasami od jakichś tam znajomych rodziców, czy z Niemiec, czy ze Szwecji, dostawaliśmy paczki, no tu wiadomo, nic nie było w Polsce wtedy, a przynajmniej nie było takich pięknych proszków do prania, płynów i nawet jakieś ubrania, jeśli nam przysłano, to one pachniały takim tym zagranicznym płynem do prania, no po prostu. Albo, nie wiem czy pamiętacie, zapach, jak pachniały peweksy. Kurczę, ja pamiętam, jak pachniały peweksy. No, wchodziło się do tego peweksu i od razu to po prostu tak różniło się od zapachu powszechnych, wszechobecnych sklepów polskich, że wiadomo było, że przenosimy się na jakiś inny skrawek świata w tym peweksie. To był taki zapach właśnie takiej świeżości płynów do prania, połączony z dobrą, świeżą kawą. Coś takiego pamiętam. No i właśnie perfumy Justyny. Teraz mi jest szkoda nawet je sobie tutaj zapodawać, bo ja już je wczoraj wąchałam. To jest piękny zapach, świeży, maksymalnie świeży, ale jednocześnie elegancki. Taki, wiecie, taki płyn do prania, jeśli istnieje, najdroższy i najbardziej ekskluzywny, ale jednak płyn do prania. I wokół ciebie roztacza właśnie taką komfortową aurę świeżości, zadbania. Wiadomo, że dbasz o siebie i pielęgnujesz. Bardzo ładne perfumy. Justyna mówiła, że jest jakaś tam możliwość, jeśli ktoś chciałby mieć takie same, może sobie zamówić na stronie, skontaktować się najlepiej z Justyną i ona wszystko wyjaśni. Ale ja polecam. Naprawdę piękna kompozycja i nutki w tych perfumach są też bardzo oryginalne. Zostawię Wam link do filmiku, w którym Justyna opowiada w szczególności właśnie o tym zapachu, to sobie posłuchacie sami. A teraz przejdziemy do testowania kolejnych, pozostałych próbek. Justyna, bardzo zorganizowana, precyzyjna kobitka, zrobiła mi listę perfum, które posiada
I z tej listy wybrałam sobie parę zapachów, a parę też Justyna mi tutaj samoistnie dodała. No to tak, zaczynamy od samego początku, czyli od numeru 1. I to jest marka, któraś z Was napisała mi, jak się wymawia, a ja nie pamiętam do końca. Mabuzin chyba. Napiszę, czy ja mogę w tym programie pisać. Chyba mogę. Elixir pour elle, czyli eliksir dla niej. I mam tutaj przygotowane takie troszkę, no wiecie, spartańskie warunki. Papierek toaletowy i będziemy testować. No, takie pierwsze wrażenie, wiecie, o co chodzi. O, a później nutki sobie przeczytam osobno i może jeszcze wrócę do omawiania tych perfum, jeśli... No tutaj powiem, że to jest taki zapach, który ja już znam. Jakiś taki znany akord. Jest na pewno słodko. Troszkę to przypomina, według mnie, ten klimat La Vie Belle, Lancôme. No, coś takiego. Ale bardzo fajny. No, na pewno spodoba się wielu z Was, ktokolwiek lubi La Vie Belle, to są te klimaty według mojego nosa. Numer 2 to będzie Sarah Jessica Parker Stash. A, no właśnie. Brakowało mi Staśka do kolekcji, bo pozostałe zapachy od Sarah Jessica Parker już znam i mam. Zobaczymy właśnie, o co tu chodzi z tym Staszem. Jakby kminek. Interesujące. Jejku. Jak się nazywa właśnie to zielsko, które się dodaje do zielonych ogórków? Do kiszonych ogórków. Zielonych najpierw, a później kiszonych, to to chyba jest kminek. To mi przypomina właśnie to. Taki zielony, też pieprzny, ostrawy i właśnie no jakiś taki kminkowaty. Czekaj, gdzie jest mój telefon? Kupiła telefon. Jednym nagrywa, a w drugim sprawdzę, jak się nazywa to coś do ogórków. Co się dodaje do kiszonych ogórków? Ja to mam z tymi ogórkami. Już czułam taki podobny akord w innych perfumach. Koper, nie kminek, tylko koper. Matko, żeby to kminek pomylić z koprem. Czuję tu koper. No niestety, zabij ta, rób ta co chce, ta czuję koper. Dobrze, Justyna, co ty na ten temat myślisz? Czy ty też czujesz koper, czy jednak nie? Trójka. O, tych też jestem bardzo ciekawa. Wydobywam. Trójka to Robert Piquet. Frakas się pisze, fraka pewnie się czyta. Zobaczymy tutaj na tym papierku. O, to by mi się spodobało. Czuję tutaj taki... Mamma mia, ojej, to tak. Aż nie wiem, aż za nie mówiłam. No to chyba trzeba będzie zamówić na jesień, zimę. Ale mocarz. Mamy tutaj też jakieś takie bardzo mocne kwiaty, może białe. Mamy taką mydlaną wręcz nutę, takiego płynu do kąpieli, kwiecistego, ale bardzo ekskluzywnego. Już nie płyn do prania, tylko tym razem do kąpieli.
taka mydlana, głęboka piana w gorącej wannie z gorącą wodą. Wanna też gorąca wanna, gorąca woda, wszystko aż paruje. Piękny, piękny. O, ten to mnie zachwycił bardzo. No, daję go sobie tutaj na sam przodzik, na tę stronę. Daję te takie najbardziej, które mnie zachwycą najbardziej. A, no i piątka od Justyny, to ona właśnie też jest na tej stronie, bo też... Bo na przykład te dwa pierwsze perfumy, jeśli miałabym ich już więcej w życiu nie poczuć, to przeżyję. Ale te tutaj, co odstawiam na tę lepszą stronę, to jednak mają w sobie coś więcej. I nie można bez nich żyć. No, czwórka. Co to będzie? O, to też właśnie chciałam. Biała trumienka od Madonny. Madonna... Trutu, majtki z trutu. Ojejku, dlaczego ja mam to wymawiać? Za jakie grzechy? Trutu od der. Nie wiem, prawda czy co? Madonna, coś ty tu wymyśliła. Też interesująco, też mi się podoba. O, tutaj jest tak bardziej jakby pudrowo, ale też bardzo kwieciście. I tak mieszają ci w głowie te perfumy. Takie bardzo narkotyczne. Odstawiam je na tę lepszą stronę. Fajne, podobają mi się. Szóstka to Versace Crystal Noir. A piątka to była od Miss Potocki, jej perfumy. Szóstka. Wyciągamy szóstkę tutaj. Versace Crystal Noir. No też byłam ciekawa. Szczególnie zostaje w pamięci ich flakonik. Wiecie jak to jest z tymi perfumami. Jeśli... Gdybym ja była producentką jakiejś tam marki perfumowej, nie robiłabym takich samych flakoników dla wszystkich perfum, a nawet podobnych. Jednak dla jednych perfum przysposobiłabym jedynie dla nich stworzone perfumy, specjalnie dla nich, odznaczające się, zapadające w pamięci. No i ten Versace Crystal Noir, czarny, z tym koreczkiem takim... czarnym kryształem, błyszczącym na wszystkie strony. Zostaje. O, wyszło w końcu. Jeszcze raz. O, tego to ja się nie spodziewałam. Tego to ja się nie spodziewałam po tym zapachu. On jest taki... jakby kwiaty, ale bardziej świeże. Bo ja spotkałam się z jakimiś opiniami, że one mogły być takie zbyt mocne. One zbyt mocne? No, bardzo mi się podobają. Nie wiem, jakie dobrze mogą być tu nutki. Tu być może jest jakiś cytrus w nucie głowy, bo ma taki właśnie świeższy początek. Tak, cytrusy, jakieś kwiaty. Też takie na bardziej białe kwiaty mi to wygląda. Może jakiś jaśmin? No. Siódemka to Dolce & Gabbana The Only One Intense. No i to są te perfumy, które bardzo się podobają Justynie. Miss Potocki. Zaraz zobaczymy. Też ich nie znam, a przynajmniej nie pamiętam. Kolor płynu taki średni. No, tutaj od razu wyczuwam jakieś owoce takie, wiecie, czerwone owoce jakieś, takie leśne owoce.
I to jest taki zapach zmysłowy, ciepły, otulający, ale też na wieczór, troszkę tajemniczy. Fajny, taki elegancki, ale też troszkę mi tak zawiewa Lancôme La Vie Belle. O, wyczuwam też taką nutkę jakby właśnie tej poziomki truskawki. No to są te czerwone owoce. Tak przynajmniej mi się wydaje. Później sprawdzę nutki. No też fajny. Też fajny, ale ja już takie zapachy u siebie mam, więc jako postawię tak tutaj po środku, że mogłabym, no ale niekoniecznie potrzebuję, bo już takie mam u siebie. Ósemka. Znowu Jenny Glow. Jenny Glow, czyli ta tutaj, co też została przysłana. O, to ta właśnie marka. Oni mają właśnie wszystkie flakoniki podobne, tylko różnią się kolorem tutaj naklejeczki. I tu jest Jenny Glow, Velvet i Oud. Oud. Który to numer był już? Ósemka, ósemka. Żebym innego nie wzięła i potem głupot nie nagadała, nie o tym zapachu. Ósemka. Tutaj to mi się przypominają takie te perfumy, troszkę których używała moja babcia, tak bardziej dawne czasy. Ale też fajny. Ale różę też czuję. Czy tu też była róża? Velvet i Oud, to nie wiem. Oud być może troszkę zaczynam czuć, ale jeszcze nie. Na pewno nie taki jak u Montale. Montal. Ale też mi się podobają. Daję je na dobrą stronę. Bardzo intensywne. Ta Jenny Glow ma różne interesujące propozycje. Dziewiątka to Armaf Club de Nuit Millstone. Armaf to chyba właśnie jakieś jedne z takich tych arabskich, wschodnich zapachów. Zobaczymy. Absolutnie to z takimi, jak sobie wyobrazimy, typowo arabski zapach nie ma nic wspólnego. Tutaj to też takie bardziej męskie perfumy, ostre. Ostra męska nutka, ale też bardzo interesująca. To trzeba by ponosić na skórze i zobaczyć, jak one się będą zachowywać. Tutaj też mi się nasunęła taka myśl po tych wymiankach. Pierwsza była z Kamilą, Kamila Justyna, dobrze. Pierwsza była wymianka z Kamilą z kanału Amour per la Parfum i tam można poznać osobowość danej osoby po zapachach, jakie ci przesyła. Bo Kamila była taka bardzo kobieco-zmysłowa. Kobiecość 100% wypływała tutaj falami z tych próbek, a Justyna to tu już jest złożona osobowość. Bo tutaj nie, że tylko kobieca, tylko słodko. Tutaj są takie niuansiki bardzo interesujące. Ja je też daję na tę lepszą stronę, bo ten zapach potrzebuje przestudiowania głębszego. Dziesiątka to Pascal Morabito Perle Précieuse. Drogocenne perły, czyli i ja chyba patrzyłam na te perfumy i zastanawiałam się nad zakupem. Czy to są te, które mają we flakoniku takie perełki zanurzone? Tak cukierkowo. Cukierkowo. Ale jednocześnie ostrość też jest taka. Drapieżność z pazurem
dłuższym i haczykowato zakończonym. Ojej, to tak na pierwszy, tak ocenić po jednym pierwszym niuchnięciu, to nie jest taka prosta sprawa. No, a teraz się tak zaczyna robić bardziej mydlano, świeżo, interesujące też do zbadania. Chcę je bardziej zgłębić, więc daję na tę stronę, które na pewno chciałabym jeszcze potestować. No i ostatnie, 11, Just Jack Tobacco Leaf. Just Jack Tobacco Leaf. Czyżby tu był tytoń? Zobaczymy. O! Ale fajne! Ale fajne! No Justyna, zaskoczyłaś mnie. Ale fajne też. No, te też bym chciała. Też bym chciała jeszcze powąchać i się zastanowić. Ale ładne. To jest niby taki liść tytoniu, ale bardzo świeży. Taki wręcz jakby inhalacja. Inhalacja tytoniem, ale nie jakimś takim, nie że jakiś dym papierosowy czy coś. Świeży liść tytoniu z krzaczka. No, bardzo ładny. I w dodatku jest tu taki dodatek słodziutki troszkę świeży. Mamma mia, piękny też. No te to takie bardziej nawet zachwycenie od też wśród tych na tak, jeszcze bardziej tak. Bardzo, bardzo świetne propozycje. Więc mam tutaj parę tych zapaszków, które naprawdę chciałabym, chyba będzie trzeba znowu jakieś zakupy po tych wszystkich wymiankach robić. Trzeba będzie wypróbować wszystko na skórze. Nie ma co. Ale ta Madonna jaka też ciemna. Dobrze, dobrze. Aż nie wiem co powiedzieć na sam koniec. No i ten tytoń jaki. Jaka inhalacja świeżutka. Bardzo fajne. Dobrze, koniec, bo aż się zamotałam od tych wszystkich zapachów. Na koniec chciałabym bardzo podziękować Justynie za tę wymiankę perfumową. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczona i nie spodziewałam się, że taka będzie różnorodność i tak wiele różnych nurtów perfumowych. Jest parę właśnie tych zapachów, które teraz będę testować na skórze i zobaczymy. Na pewno w kolejnych filmach wyjawię Wam, które z tych perfum chciałabym, żeby na pewno do mojej kolekcji zawitały. To jest pewne. Pamiętajcie wejść na kanał Justyny i zobaczyć ten mega interesujący filmik. Dwa w ogóle to były, bo pierwszy był vlog z Krakowa, gdzie dopiero jechała i perfumy powstawały, a drugi to był taki bardziej szczegółowy film, w którym opowiadała o nutkach zapachowych z zapachu, który stworzyła właśnie w tym laboratorium MO61 Miss Potocki. Perfumy, które pachną wykwintnym, świeżym płynem do prania, płukania, coś takiego, ale to jest coś o wiele bardziej, to jest po prostu na wymiar perfum zapach. Nie, że tylko płyn do płukania, to jest coś więcej. No. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Czekam na komentarze i do następnego. Cześć i czołem!